Witam, witam, witam Was, moi mili, bardzo serdecznie. Z tej strony Nigrum i po raz kolejny witam Was w odcinku z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. 38 już odcinek, moi drodzy. No i dalej jesteśmy w Honlef, tej wiosce Honlef. Tutaj jest jedno ciało Genloka, to jest ten Greenstone, którego zabrać nie mogę, ale tak to zrobiliśmy i wyeksplorowaliśmy już wszystko. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie dodatek i zakończyliśmy w sumie już sobie ten dodatek. Kamienny więzień, tak. Zwerbowaliśmy kamiennego więźnia, czyli golema, który stał tutaj uśpiony w tej wiosce Honlef Shale. No i mamy też od niedawna Zevrana, więc Zevran i Shale to są nowe postacie, z którymi sobie będziemy biegać. Powiedziałam wam, że ten dodatek już zakończyliśmy. Dlaczego? Dlatego, że to była misja, w której po prostu mieliśmy zwerbować tego golema, to była jedna misja i po prostu dostajemy golema na stałe, jako towarzysza po prostu na całą grę, na całą tak naprawdę całą grę, całą podstawkę. Więc jak widzicie tutaj w tej zakładce pobranych rzeczy, tej dodatkowej zawartości, zostały już tylko dwa zadania z pozostałych dwóch dodatków, a tamtego zadania z tym golemem już nie ma, ponieważ je już ukończyliśmy. Zobaczcie na to. Soldier's Pass i The Golem in Honlef. Oczywiście, teraz, jaki ja mam plan teraz? Moi mili, plan mam taki teraz, że będziemy dalej lecieć z tymi zadaniami z dodatków. To są już dwa inne zadania z dwóch dodatków. Będziemy lecieć z kolejnym zadaniem Soldier's Peak, czyli Szczyt Żołnierza. Musimy udać się do takiego miejsca, które się właśnie nazywa Szczyt Żołnierza i jest to zadanie z dodatku Twierdza Strażnika. Twierdza Strażnika to jest dodatek, który też się robi w trakcie podstawki. Ten dodatek dodaje dodatkowe misje oczywiście, czyli tutaj mamy tą dodatkową misję. Dodatkowe umiejętności też dodaje. Więc zrobimy sobie tą misję, ale zanim sobie ją zrobimy, zanim pójdziemy do tego Szczytu Żołnierza, tutaj przypomnę opis, jak to wygląda. Pamiętacie na pewno, jak byliśmy w obozie, spotkaliśmy tam zaraz obok Bodana i Sandala stał taki kupiec, który się nazywał Levi. Levi Dryden, to on opowiedział nam swoją historię o swoim rodzie, o swojej rodzinie i po prostu poprosił nas, żebyśmy udali się do tego Szczytu Żołnierza. Na pewno go pamiętacie w tym długim odcinku, jak byliśmy w obozie i tam rozmawialiśmy dużo z Morrigan, to też z Lewym pogadaliśmy i on po prostu chce, żebyśmy się udali do Szczytu Żołnierza, na Szczyt Żołnierza, żebyśmy odkryli jakiś dowód, który udowodni to, że jego tam, że jego poprzedniczka Sofia Dryden, tak, jego, jak to się mówi, jego taka pradawna, no to wiecie o co mi chodzi, taka kobieta, która była bohaterką jakąś w ich rodzinie, bardzo ważną osobą. Chcę, żebyśmy po prostu odkryli jakiś dowód, który udowodni, że ta kobieta, Sofia Dryden, jego poprzedniczka, była bohaterką jego rodziny. I tak jak zawsze uważał, żeby po prostu przynieść mu dowód i żeby odzyskał honor, żeby udowodnić, że jego nazwisko coś znaczy, że Sofia Dryden była bohaterką. Zrobimy sobie to zadanko oczywiście, przynajmniej zaczniemy w tym odcinku, zobaczymy jak będzie. No i tak, moi mili, na początek ja bym chciała, no tak, w Honlef zrobiliśmy wszystko, zanim się udamy na ten Szczyt Żołnierza, tu jest wyjście, ja nie mogę skorzystać tak z mapki, musimy wyjść normalnie, dobra, no to wychodzimy z Honlef, zrobiliśmy tutaj już wszystko. Na sam początek będę chciała się udać tylko jeszcze do naszego obozu, tak, wrócimy sobie do naszego obozu. Dlatego, że chcę zrobić parę ulepszeń. Czekajcie, wychodzimy jeszcze z Honlef. Coś się dzieje? To jest Shale. Kurde, ona coś zrobi. A, nie wiem, co ona zrobi. Ja nie mogę, ona jest genialna. Po prostu ubóstwiam ją. Jest świetna. Moi mili, udamy się do tego Szczytu Żołnierza. Gdzie on jest? Tutaj, Soldier's Peak, ale zanim się do niego udamy, to wrócimy do naszego obozu. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio zdobyłam po pierwsze bardzo ciekawy sztylet. Zobaczymy, mam nadzieję, że udamy się jeszcze w tym odcinku. Jeżeli nie uda nam się udać w tym odcinku, to udamy się w następnym. Coś się dzieje?
O kurde, Alistar chce z nami porozmawiać o tym, co się stało w Redcliffe. No dobrze, dobrze, porozmawiajmy. Na spokojnie. Co się dzieje? Co się dzieje? Jesteś zdenerwowany. Dobrze, zaraz. Moi mili, ważne rzeczy, które chcę zrobić w obozie. Już nie będę przeciągać. Zanim się tam udamy, nie wiem, czy udamy się w tym odcinku na ten szczyt żołnierza, bo widzę, że Alistar jeszcze z nami chce porozmawiać, a też miałam plan porozmawiać z Zebranem i z Shale. Nie wiem, czy zrobimy to wszystko w tym odcinku, ewentualnie udamy się w następnym na szczyt żołnierza. Chciałam ulepszyć sobie nową broń, którą zdobyłam i dać dla Shale kryształy. Dobrze, Alistar, o czym chcesz porozmawiać dokładnie? Byłeś tam, widziałeś, co się stało. Nie chcę rozmawiać o tym teraz. Co masz na myśli? You let Lady Isolde sacrifice herself with blood magic. How could you do that? O Jezu, oh my god. Ja nie mogę, nie wierzę, że Alistar mi coś takiego w ogóle wyrzucił. Ja nie mogę, no wiem, że on tego nie poparł wtedy, ale kurde no. To był jej wybór, Alistar, nie widzę problemu. Uważasz, że miałam zabić małego chłopca? We could have gone to the Circle of Magi. We could have tried harder. We should have tried something that didn't involve blood magic. That's for sure. This is the Earl's son we're talking about here. What do you think he'll say when we revive him? Kurde, no nie sądziłam, że Alistar tak mnie zaatakuje tutaj w obozie z tym. Ja nie mogę, jaki początek odcinka mocny. Ojejku. Nie no, nie chcę robić tutaj z towarzyszy wrogów, tak? Chcę się z nimi zaprzyjaźnić, a Alistara to ewidentnie boli, no ale... Kurde, no... Będzie jeszcze wiele takich rzeczy, że będziemy musieli podejmować ciężkie wybory. No ja wiem, dla Alistara jest to ciężkie, strata Duncana i zaraz tutaj Lady Isolde i w ogóle Arno. To nie było wszystko, żeby zyskać, wiecie, jakiś profit z tego. Nie obchodzi mnie to, co powie. Ojejku. Myślę, że może masz rację, nie wiem. Zobaczy, że były większe... Kurde, żadna odpowiedź nie jest jak dla mnie dobra, oprócz ostatniej, piątej. To wszystko było po to, żeby no, zyskać, tak? Nie obchodzi mnie to, co powie, może nie powinniśmy go ratować. Zobaczy, że tutaj chodziło o większe rzeczy, że wszystko było o większą stawkę. Może masz rację, nie wiem. I just don't know how you could do it, how you could make that decision. I owe the Earl more than this. Możemy go przekonać. No staraliśmy się wybrać najlepszą opcję, to też nie jest proste, tak? Alistar, ty nigdy nie będziesz w naszych butach, bo... Nie no, może w przyszłości będziesz, nie? Jak zostaniesz królem, ale chodzi mi o to, że... Chodzi mi o dowodzenie. Ty teraz, na ten moment, no, sam nie chcesz być przywódcą, bo wiesz, z czym to się wiąże. A my zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby przewodzić. Możemy sprytnie z tego też wyjść, czyli to wszystko jest wokół ciebie i, albo przekonać go. Starałam się zrobić wszystko jak najlepiej. You're right, of course you're right. I'm such an ass. I should know better than to second guess you like this. Oh, why am I getting on your back about it? You did what you had to. It's just all this death. Never mind. Let's just stop there before I do more than shove my foot in my mouth like an idiot. Minus 7. O, ale starty za stolic, porozmawiamy z nim. Dobra, mamy Zebrana, mamy psa. Moi mili, na sam początek... O, i tu mamy Shell. Chciałam porozmawiać w tym odcinku też trochę z nowymi towarzyszami i w ogóle. Ale tak, na początek myślę, że moglibyśmy się udać do Sandala i Budana. Kurde, ja bym też posprzedawała tu wszystkie jakieś śmieci. No i tak, dla Shale chciałabym dać te kryształy, ale ogólnie też część będę musiała trzymać w ekwipunku, nie? Kurde, szkoda, że nie możemy jakoś tego ekwipunku powiększyć. Dla Leliany chciałabym dać to, ale ona ma za mało deksa. To jest nowy łuk.
No dobra, słuchajcie, więc tak, ja na pewno sobie, zobaczmy Alistara, no Alistara i tak mam najwięcej aprobaty. Chciałam sobie wziąć ten sztylet, który właśnie chciałam ulepszyć, bo on ma aż dwa miejsca na runy, więc to też zwolnię sobie ekwipunek, bo dodam sobie runy. Tylko to jest jeden ten, a ma aż dwa miejsca na runy, to znaczy można dwie jakby różne runy nałożyć, zaraz zobaczymy. Na pewno tak, muszę sobie zamienić jakiś sztylet, ten jest lepszy od tego, więc ten sztylet Olafa włożyłabym tutaj zamiast tego zaklętego. Więc ten zaklęty mam tutaj. Tak, tutaj po lewej mam zaklęty. Więc ja bym go złożyła tutaj. No i tutaj mam ten, a tutaj mam ten sztylet Olafa. Super. A ten możemy sprzedać. No i te kryształy na pewno dla Shale będę chciała dać. Jest i Hafter. O, dla Haftera chciałam coś dać, bo też ja tutaj parę rzeczy zdobyłam. Zdobyłam obroże i chcę zobaczyć, czy ona jest przypadkiem lepsza. Tu ma dwa do kondycji. Tu ma dwa do armuru. No to możemy dać mu tą obrożę. No to tą akurat, kurde, no bo ona i tak zostanie w naszym ekwipunku, a ja miejsca nie mam. No to tą możemy przenieść, później się ewentualnie sprzeda. No i mamy Cadiz, tutaj mamy jeszcze Helm Honoled. I też trzeba będzie popatrzeć, komu to wyekwipować. Może dla Stena zobaczymy. A tu mamy Cadiz. On teraz ma tą farbę wojenną i ma plus 4 do. Czy musimy sobie wybrać, co chcemy? Plus 4 do zadawania obrażeń przeciwko bestiom. Tu jest Cadiz Hakona Zimowego Dechu. O kurde, z Hakonem walczymy w pierwszym dodatku do trzeciej części Dragon Age'a. Hakon Zimowy Dech. To jest smok oczywiście. Mamy Cadiz. Plus 30% odporności na zimno. Farba wojenna Tempesta Wichrzyciela to jest plus 30% elektryczności, odporności na elektryczność. Cadiz ten wygląda w ten sposób, a Tempesta jest czerwony. To jest fajne, że możemy sobie zmieniać i dawać różne takie, wiecie, no, na zmianę rzeczy. Aczkolwiek patrząc na statystyki, to jak dla mnie ten Warpaint of Wolfhound wygląda lepiej. Naprawdę, jest on ogólnie lepszy. Zobaczymy, zobaczymy naprawdę. Co do pozostałych towarzyszy, muszę zobaczyć, czy ja coś tu nie mam lepszego dla Stena. Ten Enchanted Dagger też mogę przenieść. Ja może mam jakiś lepszy. No nie, ten akurat miecz jest lepszy, bo ma większy, ten zadaje większe obrażenia. No to też mogę wywalić. Więc. O, ale ten hełm może byłby lepszy. To jest tier 5 akurat to, co on ma. To jest dla Kunari. I ma lepszą obronę i w ogóle wszystko, ale to ma trochę lepsze też statystyki. Zobaczmy, jak wygląda ten hełm Honlef. Ale to ma lepszy po prostu armor. Ale to dodaje do pancerza i do atrybutów. Wiecie co? Zostawię mu. Zostawię mu ten hełm, który on tutaj ma. A to jednak przeniosę. Dobra, Zevran. Zevrana nic nie mamy. Shale, o właśnie, chciałam kryształy dla Shale dać. Tu mamy kryształy, mamy dwa miejsca na kryształy. Ona póki co ma wyposażone kryształy i to są kryształy jako pancerz, bo dodajemy kryształy do pancerza i dodajemy kryształy do jej łapek, czyli jako bronie. No i do broni, jeżeli chodzi o broń, to mam ognisty, lodowy. Wszystko, kurde, naprawdę jest świetne, można to wszystko trzymać. Widzę, że tutaj mam dwa razy, a nie, to są inne. Tu jest float, a tu jest shift. Zobaczmy, jaka jest różnica. Aha, tu jest plus 10, a tu jest plus 5. To wiecie co, ten plus 5 możemy wywalić, bo wolę ten plus 10. No i tak, tu mamy na łapki, no to mamy ognisty, lodowy, porażający, naturalny i duchowy. Więc. Kurde, ja bym dopasowała, wiecie, wszystkie, nie? Takie ten, tak wyglądają. Zobaczcie, pokażę wam wszystkie. Te tak wyglądają elektryczne. Lodowe już widzieliśmy, naturalne. No pięknie wyglądają, naprawdę coś pięknego. A tu są te Spirit. Może damy jej lodowe, co myślicie o tym? A tutaj mamy na pancerz jeszcze. Ona ma tutaj Spirit, czyli ducha. Tu znowu mamy podwójnie. A, 20% odporności na ogień, tutaj 10. No to te 10 możemy wywalić, zostawimy 20. Elektryczność, naturalny 10 i
20, no to te 10 możemy wywalić i Spirit. Zobaczmy, tak wyglądają te Spirit i to też mamy podwójnie. Takie same. To jedne też możemy wywalić, czyli mamy duchowe, tak wyglądają, one mają je wyekwipowane. Nie mamy tutaj akurat lodowych, szkoda. Te Spirit dają nam co? Plus 10% do odporności duchowej. Tutaj wszędzie jest po 20, czyli tak, tu mamy, patrzcie na to, jak to wygląda. One są bardzo duże, są te ogniste, tu są porażające. Uch. Tu są naturalne. A naturalne co dają? Po prostu od natury. No i duchowe. Te duchowe są malutkie. A może dać ci tutaj na porażenie, co? Co wy na to? Na elektryczność. Oczywiście mogę jej zmieniać za każdym razem te kryształy, ale póki co może zostawię jej takie. Co wy na to? Niech będzie. Ja oczywiście będę, mówię, zmieniać jej to wszystko, ale będziemy mogli dostosowywać jej po prostu te kryształy wszystkie do walki. Więc to jest naprawdę piękne. No ja będę chciała ulepszyć na pewno swój sztylet, który zdobyłam. Ten cały junk będzie można sprzedać. Dobra, przejdźmy może do sandala teraz. Tak, enchantment. Dobra, to jest broń Alistara, czyli jego miecz. A tutaj mamy mój, mój sztylecik. No i tak, co ja tu chcę? Mamy różne runy, to też sobie trochę wyczyszczę ekwipunek z tych run. Tu jest tak, plus jeden do obrażeń od ognia, tu już ogień to ma Alistar, może ja coś innego sobie wezmę. Szansa na zredukowanie szybkości poruszania się. Plus 2 do obrażeń od elektryczności, plus 2 do obrażeń od elektryczności, plus 3 do obrażeń na zimno. Może zimno dodać, bo tutaj jest plus 3. Byśmy dodali. Może zimno i elektryczność, co wy na to? Albo szansa na zredukowanie jej szybkości. Tylko nie wiem, czy to jest, chodzi o to, że... raczej mi chyba nie spowolni tej broni, tylko po prostu będzie szybsza, co? Ciekawa jestem, jakby to wyglądało, gdybym połączyła obie runy, w sensie dodawałabym obrażenia i takie, na przykład od elektryczności i od zimna z jednej broni, to by było ciekawe. Dobra, ja to tak zostawiam, niech będzie. No, I cannot. I swear, when this is over. Patrzcie na to, rzeczywiście mamy lód tutaj na broni. Tylko teraz pytanie, jak to wygląda. Zadajemy obrażenia od elektryczności i od zimna. No dobra, ale widzimy zimno na naszej broni. No i pięknie. Dobra. Mój mili, słuchajcie, ja bym jeszcze do Bodana zaszła. Are you sure I can't interest you in this hat? A pair of earrings, perhaps? A cheese knife? No, możemy przekonać go, żeby opowiedział swoją historię. Ale zobaczmy, co on ma tutaj takiego. On ma tu sporo fajnej rzeczy, ale ja bym chciała przede wszystkim sprzedać wszystkie śmieci, które miałam. Zobaczę, czy tutaj jeszcze ja czegoś nie mam. W sensie jakichś takich, wiecie, rzeczy, nie giftów, tylko po prostu jakichś takich innych rzeczy. Akcesoria. No i wiecie co, ja chyba sprzedam to, też sprzedam te farby dla psa, bo ta akurat jedna, którą on ma, jest moim zdaniem najlepsza. Co do tych rzeczy, tutaj wszystko resztę zostawiam, także... Zobaczmy w ogóle, czy dam radę Bodana przekonać, żeby opowiedział swoją historię. Well, if you're really interested, I suppose it wouldn't hurt to tell you. I am originally from Orzammar, the famed dwarven city that lies beneath the stately Frostback Mountains. I was a merchant there too, merchant caste. These things are in the blood, you know. You can't just leave them behind. I ran a fairly successful business, rare artifacts, you know. Old things, grand things. The nobles loved them.
Reminded them of the lost glory days, I suppose. O, patrzcie na to. Udało nam się wyciągnąć z niego tą historię. Our kingdoms once spanned the length of Thedas, from majestic Orzammar to Cael Shaerroch to glittering Darmalin, far to the west. They say the gold and silver veins ran so thick through the stone of Darmalin that the entire city sparkled. The Darkspawn took it all, of course. One by one, the old Tigers fell, and then all that was left was Orzammar. But we were talking about how I ended up here, weren't we? One day, a noble woman came to my store. She looked around for a bit and then started shrieking in dismay. Apparently, she believed that a pair of braces I had for sale once belonged to her brother. He'd been lost in a cave-in, you see, while on an expedition to clear out the Darkspawn from one of the tunnels running close to the city. They were made specially for him. They're unique, she shrieked. He stole them from my poor brother's corpse. She had me arrested on the spot, of course. Nobles, they're touchy like that. Co się później stało? Well, I didn't steal them. You see, I'd been paying these castless thugs to venture out into the deep roads for me. The lost tigers, they're full of things that people left behind. Sometimes you can find a treasure, something worth a little gold. No, lepiej coś z tym zrobić, niż żeby leżało w zapomnieniu. That's exactly how I see it. The noble woman, she wasn't too happy with the theft of her brother's braces. I don't know what they planned for me, and I didn't want to find out. Bribed the guard that was watching me and took off for the surface first opportunity I got. Never looked back. Fascynująca historia, dziękuję. You're quite welcome. Now, is there anything the boy or I can get you? Skąd pochodzą te wszystkie towary? Nie z głębokich ścieżek. Look, we don't rob people, all right? We don't take things from people that need them. The things in the lost tigers, what good did they do lying there? I brought them back to Orzammar, where people could look at them and remember. It's not all that different up here. There are places long abandoned by the humans everywhere. Even more now with the Darkspawn coming. People flee from the Blight with good reason, but they forget things. Things with value and meaning. They leave them behind because they're frightened and desperate. And sometimes, my boy and I, we find our way to these places before the Horde descends, and we save these things. I take them away so the Darkspawn don't get them. Is that so bad? They destroy everything they touch. No, lepiej niż żeby pomioty to zabrały. Ah, these are dark times indeed. Dark times, my friend. Nie wspomniałeś o swoim synu w tej historii. Ah, yes. I'm married to a fine woman back in Denerim, it's true. She'd give me a son if she could, but that's not likely to ever be. Sandal here. I found him in the deep roads years ago. Abandoned, I think. And he was never quite right in the head. I took him in, and I brought him with me when I came here to the surface. He may not be my blood, true, but I think of him as one. We left Orzammar. That's right, boy. Maybe one day we'll see it again. Krew nigdy nie jest ważna. That's how I've always felt. As long as he's happy, so am I. It's not as if I don't benefit, mind you. Turns out the boy's a natural working with enchantments. He might have even been leery-maddled. I never thought of that before, to be honest. Happens sometimes. He can work an enchantment into just about anything, however, given some time. Could probably open his own shop, if he knew how. Enchantment. Enchantment. Well, he does seem to enjoy it, at least. To słyszałeś jakieś plotki. Dark spawn have attacked Lothering. I don't think everyone even had fled by the time they came, either. Word has it they swarmed the entire area, making off with prisoners and burning down the buildings, and then they were gone, just as quick. I wonder if there's anyone left. I heard some chanters were going to head down south, maybe to try to find some survivors, and I'm not holding out hope myself.
That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. O kurde. Lothering zostało zaatakowane przez pomioty. Dobra, idziemy, to wszystko. Of course. Good fortune to you and yours. Goodbye. Dobra. Słuchajcie, moi mili, miałam plan, żeby pogadać jeszcze z nowymi towarzyszami, zebranymi Shale, ale myślę, że tym się jeszcze zajmiemy, to jeszcze zrobimy i z innymi też jeszcze pogadamy, ponieważ też i Alistar, i Leliana, troszeczkę u nich te aprobatę podnieśliśmy. Zastanawiam się, mogę jeszcze na przykład dla innych towarzyszy, którym jeszcze nie dawałam nic, u Leliany mam więcej aprobaty, na przykład u takich towarzyszy, o, na przykład dla psa dać inne gifty, te co mamy takie, żeby jeszcze zwolnić miejsce w ekwipunku, bo bardzo dużo mam tych rzeczy. Udamy się na koniec tego odcinka właściwie do tego miejsca, ten szczyt żołnierza, żeby zacząć sobie ten dodatek, czyli twierdzę strażnika. I będziemy to kontynuować w następnych odcinkach, a później w przyszłości jak skończymy, to się wrócimy do obozu i porozmawiamy z Shale i Zebranem, dobrze? Zrobimy to w takim motywie. Ale jeżeli chodzi przykładowo o psa, no to sami widzicie od samego początku gry, jak tylko już zdobyliśmy psa, no to u tego Mabari mamy już maksymalnie rozwiniętą aprobatę, więc to już nic nie zmieni, czy ja mu dam gifty, czy nie, bo ta aprobata już wyżej nie podskoczy, więc ja jestem w stanie dać mu, o, na przykład te kosteczki takie z, wiecie, no z jedzonkiem, nie? Z mięskiem, więc o, na przykład patyk do porzucia też możemy dać. To są takie rzeczy dla psa, więc ja to mogę dać. O, kołnierz i zmniejszy. O, zobaczcie na to, ojejku, ojej, spójrzcie tylko na to, ten gift jest widoczny. Ojej, jaki śliczny. To są... Aha, to nie jest dla psa. To wszystko, już chyba więcej nic dla psa nie mamy. Nie, to wszystko. No jeszcze, kurde, i ma kołnierzyk, piękny jest. Dobra, mamy Stena, dla niego mogę coś dać. Zastanawiam tylko co. Może te bracelety? Unexpected. Thank you. Modlitwy zmarłych, Kunari. Unexpected. Thank you. Plus 50. Dobra, już więcej mu nie... Butterfly sword, już więcej mu nie dam. Zebran. Tutaj będzie, kurde, plus 100. Oj. Nie. Poczekamy jeszcze. Plus 55. Nowe umiejętności. O, Hafter ma kołnierz. Super. Zaczniemy sobie zaraz zadanko. Poczekamy aż tutaj ten. Zainspirowany. Patrzcie, no tu mamy kołnierz. No kto tu ma kołnierz? Kto jest? No, super. No nie przeszkadza mu, to cieszy się i tak. No. Jeszcze z towarzyszami pogadamy, naprawdę sporo aprobaty nabijam tym. Ho, nie powinnam tyle, powinnam rozmawiać normalnie z towarzyszami, ale coś z tymi giftami trzeba zrobić. Widzicie, jak ja was wszystkich kocham, daję wam prezenty. Tylko Morrigan się nie odwdzięcza. Jeszcze porozmawiamy z naszymi przyjaciółmi. Dobra, moi mili, słuchajcie, jeżeli chodzi o Luby Drydena, to on już się zmył z naszego obozu, bo on stał mniej więcej w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję. A teraz go nie ma. Zrobimy to zadanie, zaznaczymy sobie. Tutaj jest opis, oczywiście zaoferował nam nagrodę, jeżeli przedrzemy się przez tunele do starej bazy szarych strażników, w szczycie żołnierza i znajdziemy dowód, że jego ancestor, czyli Sofia Dryden, była bohaterką jego rodziny. Tak, więc... Zaczynamy. Zaraz niedługo będziemy kończyć już odcinek, ale ja już zacznę to zadanko i będziemy sobie w następnym odcinku je kontynuować. Później sobie wrócimy, jeszcze pogadamy z towarzyszami. Czekajcie, mapcia, wesoła mapcia. Aha, stąd nie wyjdziemy. Dobra, Soldier's Peak jest tutaj. Kurczę. Ślicznie, Hafter wyglądasz. Dobra, ja zbiorę taką drużynę, jaką mieliśmy przed chwilą, czyli weźmiemy sobie Shale. Te kryształy będę trzymać przy sobie, bo w razie czego zmienię jej te kryształy, czyli bierzemy Shale jako wojownika. Bierzemy Morrigan. I bierzemy Zebrana. Dobra. No
i teraz wybieramy, dokąd lecimy. No to szczyt żołnierza. Czyli tutaj. Daleko, bo byliśmy w Honolet. Na pewno coś po drodze nas zaatakuje. Spory kawałek drogi przed nami. A może bez żadnych przeszkód przejdziemy sobie? Patrzcie na to. Niesamowite, bez żadnych przeszkód tam się dostaliśmy. Jest i lubi Dryden. Soldier's Peak. Zimowa lokacja. Baker's breath. Look at the size of her. What a fortress. I told you the map would get us through the tunnels. No właśnie, Lubi Dryden mówił, że spotkamy go tutaj. Patrzcie na to, zimowe klimaty mamy w ogóle. No i tak, mamy się dostać przez tunele. Przyznaję, nie zgubiłeś się parę razy. Robi wrażenie to na pewno, ta forteca. Jak znalazłeś tą ścieżkę? A krew, Andraste, jak znalazłeś tą ścieżkę na własną rękę? Po prostu mi powiedz. It came to me in my dreams. When I was a lad, I tried going through the tunnel by myself. Got horribly lost. But every now and again since, I've dreamt of it. Dlaczego o tym nie wspomniałeś wcześniej? I didn't want you to think I was some moon-addled simpleton. I've my wits about me. But enough of that. I'll follow you from a distance. This place has the stench of death. I expect there's trouble up ahead. No na pewno będą jakieś kłopoty, ale właśnie co do tych zadań pierwszych z tych dodatków, to one się pojawiają, wiecie, tak wcześniej i można je zrobić wcześniej, 8, 9, 10 poziom, ponieważ to są zadania, które się skalują, więc na spokojnie. Porozmawiajmy jeszcze. Ale kurde, zimowa lokacja, no spójrzcie jak to przepięknie wygląda. Pięknie, naprawdę pięknie. Dobra, lecimy. Zaraz będziemy kończyć odcinek, jeszcze parę minutek i przynajmniej sobie tu wejdziemy. Żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Fall back already. Taking the peak will not be easy, my lord. I gave the Waltons one chance to die with honor. Instead, they hole up like cowards. We follow the king's advice then. Starve them out. But the peak has months of supplies. Then we wait. When they are too weak to lift their weapons, we will send them to their final judgment. O kurde. What was that? Felt a bit woozy there. I'm not mad, am I? You saw it too. Tak, widzieliśmy to. Tak, to było jak budzący się sen. How is that possible? This place truly is haunted. No, świat jest pełen zagadek i tajemnic. Dobra, gra się zapisuje. Dobrze, moi mili. Myślę, że w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Wow, spójrzcie, co tam się dzieje. Wygląda to jak jakieś duchy. Kurde. Moi mili, słuchajcie, naprawdę zapowiada się to zadanie bardzo ciekawie. Ja już się nie mogę doczekać. Robię już zaraz to zadanko dalej. Będę nagrywać kolejny odcinek. Także mam nadzieję, że wam się podobało. W tym odcinku wróciliśmy, wiadomo, do obozu. Było troszkę spokojniej, no ale myślę, że no, jeżeli obejrzeliście do końca, jeśli wytrwaliście do końca, no to myślę, że to zadanko was zaciekawiło. Co powiecie? No, mnie zaciekawiło bardzo. Będziemy je sobie kontynuować, a później wrócimy do obozu i wtedy porozmawiamy z towarzyszami. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was gorąco do oceniania, komentowania oraz subskrybowania, żeby nie przegapić tego zadanka. To wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!